Jest godzina 15, zaczynamy 15 na żywo w środę. Marta Klos, witam i zapraszam. Wezwanie do konkretnej pomocy Ukrainie. Po wizycie w Kijowie premiera i wicepremiera Polski oraz szefów rządów Czech i Słowacji jest oczekiwanie utworzenia uzbrojonej misji humanitarnej i przyspieszenie procesu przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Za takie stanowisko i obecność delegacji dziękował prezydent kraju. Symbole są ważne i takie symbole Ukraina docenia, ale na bardziej zdecydowane działania Zachodu liczy ambasador Ukrainy w Polsce, Andrii Deszczyca. W rozmowie Piaseckiego podkreślał, że nie tylko ukraińsko-rosyjska wojna, ale wojna Putina z całym demokratycznym światem. Przygotowania do kolejnych ataków, pomoc poszkodowanym i próby utworzenia korytarzy humanitarnych. Jak zmienia się sytuacja w zaatakowanym przez Rosję kraju? O tym Krzysztof Skórzyński już teraz. Wszystko to, co dzieje się w Ukrainie w 15 na żywo, wkrótce teraz jednak kancelaria. To podsumowanie pierwszego dnia wydawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Tylko dzisiaj złożono 22 tysiące wniosków, a to ponad dwa razy więcej niż w normalnym trybie. Kolejne takie punkty, gdzie będzie możliwość składania wniosków, będą powstawały w weekend, a dotychczasową współpracę z samorządami rząd w tym zakresie chwali. Przedstawiciele rządu pytani o to, jakiej skali potrzeb się spodziewają. Mówią, system na pewno wytrzyma. Jesteśmy przygotowani na taką liczbę wniosków, jaka będzie potrzebna. W 15 na żywo teraz pytanie, czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakaże Rosji wstrzymanie działań wojennych. Taki wniosek złożyła Ukraina, oskarżając Rosję o łamanie ONZ-owskich konwencji. A decyzja w tej sprawie zapaść może jeszcze dziś. Stąd łączymy się z Karoliną Wasilewską, która jest tam na miejscu. Witaj Karolino, powiedz proszę, gdyby taka decyzja dzisiaj zapadła, to jakie są szanse, że Rosja się zastosuje? I przekazywać, a teraz już Senat Stanów Zjednoczonych, który uznał Władimira Putina za zbrodniarza wojennego, to w związku z atakiem na Ukrainę i działaniami wojsk rosyjskich na terytorium tego państwa. Decyzja zapadła jednogłośnie, a wszystko to w przeddzień przemówienia ukraińskiego prezydenta w kongresie właśnie Wołodymira Zełenskiego, które zakończyło się nieco ponad godzinę temu.